Przed wybuchem I wojny światowej sprawa przyszłości Polski nie istniała na arenie międzynarodowej. Mocarstwa europejskie trwały przy zasadach określonych na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Oznaczały one podział Europy na strefy wpływów. Żadnemu z państw europejskich nie zależało na powstaniu niepodległej Polski. Sprawa przyszłości kraju stała jednak w centrum uwagi polskich obozów politycznych. Dwa główne nurty symbolizowane przez socjalistę Piłsudskiego i narodowca Dmowskiego postrzegały problem Polski w kategoriach konfliktu między Rosją i Prusami. Piłsudski zawarł z państwami centralnymi, Austrią i Prusami, taktyczny sojusz o obliczu antyrosyjskim. Dmowski konsekwentnie stał po stronie Rosji, widząc głównego wroga Polski w żywiole germańskim. Rozwój wydarzeń zdawał się początkowo sprzyjać państwom centralnym. Wielka ofensywa wojsk niemieckich w maju 1915 roku wyparła Rosjan z ziem zaboru rosyjskiego i sprawiła, że niemal cały teren dawnego Królestwa Polskiego znalazł się pod okupacją niemiecką. Sprawa polska nabrała dynamiki, gdy w obliczu potrzeb wojennych mocarstwa zaborcze, z jednej strony Rosja, a z drugiej Niemcy i Austro-Węgry, zaczęły kreślić plany odnoszące się do wolnościowych pragnień Polaków. Na położenie ententy wpłynął negatywnie fakt wybuchu rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Jednym z jej efektów był separatystyczny pokój, jaki sowiecka Rosja zawarła w marcu 1918 roku z Niemcami, Austro-Węgrami i ich sojusznikami, Turcją i Bułgarią w Brześciu Litewskim. Porażka Rosji stała się jednak kluczowym elementem umożliwiającym realizację polskich postulatów niepodległościowych. Z drugiej strony państwa centralne, które zwyciężyły na wschodzie, stanęły wobec dramatycznej sytuacji na zachodzie. Wyczerpały wszelkie zasoby ludzkie i materialne umożliwiające dalsze prowadzenie wojny, do której włączyły się także ze swym ogromnym potencjałem Stany Zjednoczone. Wojna zbliżała się do swego kresu. Był to moment, w którym liczne narody Europy Środkowej i Południowej, zdominowane dotychczas przez Niemcy, Austro-Węgry i Turcję, uzyskały szansę na niepodległość. Aspiracje Polski w tej sferze wspierała akcja dyplomatyczna prowadzona przez Komitet Narodowy Polski w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W Paryżu Roman Dmowski starał się przekonać Francuzów, że wolna i niepodległa Polska będzie stanowić czynnik stabilizujący powojenną Europę Wschodnią. W Stanach Zjednoczonych działania na rzecz odrodzenia prowadził wybitny pianista Ignacy Jan Paderewski, w owym czasie najbardziej znany Polak na świecie. W styczniu 1918 roku prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu do Kongresu przedstawił program pokojowy, który określał zasady trwałego i sprawiedliwego ładu światowego po zwycięstwie aliantów. W dokumencie tym znalazł się fragment poświęcony Polsce. 13 punkt orędzia stwierdzał: należy stworzyć niepodległe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. W rok później, 18 stycznia 1919 roku, w salach francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Quai d'Orsay w Paryżu uroczyście otwarto obrady konferencji pokojowej, w której udział wzięli przedstawiciele 27 krajów. Głównym celem konferencji było ustanowienie nowego ładu międzynarodowego, zapewniającego trwały pokój. Państwa pokonane w I wojnie światowej, Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria, nie zostały dopuszczone do udziału w konferencji. Rosja również nie była oficjalnie reprezentowana i nie była stroną traktatów pokojowych. Głos decydujący w wypracowaniu postanowień konferencji mieli przedstawiciele zwycięskich mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii – przy współudziale Włoch. W styczniu 1919 roku delegatami Polski na obrady konferencji pokojowej zostali Roman Dmowski, przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego, oraz Ignacy Jan Paderewski, który 16 stycznia stanął na czele pierwszego polskiego rządu uznanego przez społeczność międzynarodową. Wspierała ich grupa wybitnych działaczy i uczonych, zapewniających wysoki poziom argumentacji i ekspertyz. Należeli do niej m.in. Stanisław Patek, Erasm Pilc, Kazimierz Dłuski, Władysław Grabski, Stanisław Kozicki, Michał Sokolnicki, Joachim Bartoszewicz, Oskar Halecki i Eugeniusz Romer.
Liczna grupa członków polskiej delegacji i ekspertów stała się zalążkiem odradzającej się dyplomacji polskiej. 29 stycznia 1919 roku przedstawiciele Polski, Roman Dmowski i Erazm Pilc, zostali po raz pierwszy zaproszeni, by zaprezentować całokształt spraw zgodnie z polską racją stanu. Dmowski przedstawił aktualną sytuację wojskową i polityczną Polski, m.in. postulaty dotyczące przyszłych granic. Zdecydowanie wypowiedział się za dostępem Polski do morza. Wśród spraw wzbudzających podczas obrad najwięcej kontrowersji była kwestia wytyczenia w przyszłym traktacie pokojowym granicy polsko-niemieckiej. Bezpośrednim partnerem rozmów delegacji polskiej stała się Komisja do Spraw Polskich, którą kierował francuski dyplomata Gilles Cambon. 28 czerwca 1919 roku w sali lustrzanej pałacu w Wersalu podpisany został traktat pokojowy pomiędzy państwami należącymi do obozu zwycięzców, w tym i Polską, a pokonanymi Niemcami. W imieniu Polski swe podpisy pod dokumentem złożyli premier rządu RP Ignacy Jan Paderewski oraz przewodniczący delegacji polskiej Roman Dmowski. Rozwiązania przyjęte przez traktat, szczególnie te dotyczące granic z Niemcami, nie spełniały wszystkich oczekiwań Polski. Traktat oddał Polsce część Wielkopolski z Poznaniem i część obszaru Prus. Zapowiedziano przeprowadzenie plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Prusy Wschodnie zostały częścią Niemiec, oddzieloną od reszty kraju terytorium polskiego Pomorza. Gdańskowi przyznano status wolnego miasta pod protektoratem Ligi Narodów. Traktat nie określił także polskiej granicy wschodniej. Nie mógł tego uczynić, ponieważ od marca 1919 roku Polska toczyła z Rosją Sowiecką zaciętą wojnę o swe wschodnie rubieże. Jednym z ważnych elementów ustanowionego w Wersalu porządku międzynarodowego było powołanie do życia Ligi Narodów. Powstała ona na mocy traktatu wersalskiego i rozpoczęła swoją działalność w 1920 roku. Była pierwszą tego typu organizacją międzynarodową, której celem było utrzymanie światowego porządku i bezpieczeństwa. Polska była jej członkiem założycielem, uznawała wysoką pozycję Ligi Narodów, widząc w niej gwaranta polskich interesów politycznych. Pierwszym delegatem polskim w Genewie został Ignacy Paderewski, a jego zastępcą i następcą profesor Szymon Askenazy. Traktat wersalski miał być fundamentem stabilności odrodzonej Rzeczypospolitej, niezależnie od trwającej ciągle wojny na wschodzie. Każde z międzynarodowych uwarunkowań stanowiło poważny problem dla odradzającego się państwa polskiego i nowo powstającej polskiej służby dyplomatycznej. Polska dyplomacja stanęła przed zadaniem, by w tych okolicznościach zbudować system trwałych i bezpiecznych granic.